Ponownie jestem na plantacji cebuli, gdzie kilkanaście dni temu przeszedł grad, który dość mocno uszkodził szczypior. Na szczęście główki cebuli nie zostały uszkodzone. Dlatego wspólnie z producentem podjęliśmy decyzję, że chcemy jak najlepiej ochronić tą plantację przed grzybami, wirusami i bakteriami. Zdecydowaliśmy się tutaj na wykonanie trzech zabiegów. Jakie to zabiegi? Odsyłam Państwa do poprzedniego filmu, gdzie szczegółowo wyjaśniam, jakimi preparatami, w jakich odstępach czasu i co zastosowaliśmy. Link do filmu w opisie. A teraz sprawdźmy, jak po tych kilkunastu dniach ta nasza cebula wygląda.